Ruszaj się, ruszaj się! Obdarcie z szat. Chodźcie, gdzie jesteś teraz? Mogę spróciłem. Gdzie twoja? I któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? Na kimże się ramię pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Zgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa. Zgardzony, tak iż mieliśmy go za nic. Lecz On obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali. Chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas obrócił ku własnej drodze. A Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony. Jak owca nie ma wobec strzegących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje Jego losem? Tak, zgładzono Go z krainy żyjących za grzechy mego ludu. Został zabity na śmierć. Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem. Chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie powstało. Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawość On sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował. My także mamy swoje krzyże. Nikt nie dostaje ponad miarę, ale nie chcemy z nimi się złączyć. Im bardziej kochamy, tym bardziej krzyża jesteśmy. Ale niemiłość to ciężka sprawa. Pokaż swą moc!
Jeżeli jesteś Synem Bożym, dlaczego siebie nie ratujesz? Pokaż, że jesteś tym, za kogo się podajesz. Mówiłeś, że potrafisz zburzyć świątynię i w 3 dni ją odbudować, a nie potrafisz zejść z krzyża? Jeśli jesteś Mesjaszem, niech teraz zstąpi z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli mu. Już po wszystkim. Martwe ciało złożone w ręce matki. Troszczy się o nie, tuli w ramionach. Nic nie dostanie w zamian. Ani uśmiechu, ani miłego słowa wdzięczności, ani pocieszenia. Niczego nie oczekuje. Oto miłość. Miłość bez interesu. Stacja 14. Złożenie do grobu. Stało się. Wszyscy odeszli. Już teraz się na pewno nic nie może zmienić. Przecież jest już złożony do grobu. Umarł. I właśnie wtedy, kiedy wydawać by się mogło, że już nic nie może się zmienić, on dokonując cudu zmartwychwstania. Jeszcze raz wielkie brawa.